Ponad 250 km liczy piekielny szlak rozpoczynający się w miejscowości Niebo w gminie Końskie, a kończący się w miejscowości Piekło położonej niespełna 2 km od Nieba. Mimo tego, że miejscowości ze sobą sąsiadują, trasa przebiega przez 9 gmin położonych w 3 powiatach. Turyści skarżą się jednak na złe oznakowanie szlaku lub całkowity jego brak na niektórych, niekiedy nawet kilkukilometrowych odcinkach. Co spowodowało braki w oznakowaniu? Zapytaliśmy o to Wojciecha Paska, prezesa oddziału PTTK w Końskich. Ponieważ było oddane w 2015 roku, a mamy teraz już 2020 rok, no niestety ten szlak wymaga przeprowadzenia prac renowacyjnych, czyli odnowienia. Najgorsze odcinki są w gminie Paradyż, gdzie tam natura sprawiła, że i tornado, trąba powietrzna, która przeszła, powaliła tam kilka hektarów lasów i nie ma oznakowania w ogóle. Robią to wandale, czyli niszczą znaki, ale robią też leśnicy, którzy planową gospodarkę leśną prowadzą i wycinają drzewa. Tak się stało na przykład w gminie Gowarczów, gdzie też na długich odcinkach 2-3-kilometrowych nie ma żadnego oznakowania. Kwestia odnowienia oznaczenia na piekielnym szlaku leży jednak po stronie samorządów gmin, przez które przebiega. Jak zapowiada prezes stowarzyszenia LGD U Źródeł Anna Leżańska, wiosną przyszłego roku w tej sprawie ma zostać ogłoszony projekt dofinansowania dla gmin. Oddział PTTK w Końskich opracował regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej piekielnego szlaku, ale na dzień dzisiejszy nie chce jej ustanowić. Jak można zaprosić turystę na ziemię konecką, żeby się zgubił gdzieś w lesie? Nie możemy tego zrobić. Stąd taki apel jest nasz, żeby wesprzeć działania lokalnej grupy działania. To jest apel do samorządowców, do wójtów i burmistrzów z obszaru LGD, żeby znaleźć jakieś skromne środki i przeznaczyć je właśnie na odnowienie tych odcinków, które w poszczególnych gminach przebiegają. Trasa przebiega przez 5 gmin powiatu koneckiego, a w każdej z nich oznaczone są miejsca, które warto odwiedzić. Rozpoczyna się on w miejscowości Niebo w gminie Końskie, gdzie tuż przy drodze znajduje się miejsce do integracji. Następnie droga prowadzi przez Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gowarczowie, Kaplicę Świętego Rocha w Gowarczowie oraz Czarci Kamień w Kamiennej Woli. Potem przebiega przez 3 gminy województwa łódzkiego. Dalej po powrocie do powiatu koneckiego szlak biegnie przez gminę Ruda Maleniecka, gdzie odwiedzimy zabytkowy zakład hutniczy oraz będziemy mogli podziwiać tamtejsze stawy. Potem wracamy do gminy Końskie, gdzie zwiedzimy zalew w Sielpi oraz tamtejsze muzeum Zagłębia Staropolskiego. Dalej trasa wytyczona jest przez gminę Smyków, gdzie odwiedzimy młyn w Kawęczynie oraz będziemy mogli odpocząć w miejscu do integracji w Cisowniku. Przy szlaku znajduje się także Muzeum Ludowe w Adamowie. Następnie droga wytyczona jest przez rezerwat Dolina Rzeki Krasnej w gminie Stąporków. Zaraz potem przechodzi przez powiat Skarżyski, by wrócić do gminy Stąporków. Możemy tam podziwiać rezerwaty Gagaty Sołtykowskie oraz Skałki Piekło pod Niekłaniem. Ostatni odcinek trasy zaprowadzi nas ponownie do gminy Końskie, gdzie zwiedzimy rezerwat Piekło Gatniki. Zaraz za nim znajduje się koniec piekielnego szlaku. Szlak jest bardzo fajny, nie można się nim wstydzić, można być dumnym z jego istnienia, ale trzeba się znowu wstydzić naprawdę za stan jego oznakowania na dzień dzisiejszy. Piekielny szlak liczy sobie dokładnie 258,5 km. Oprócz 5 gmin w powiecie koneckim przebiega także przez 3 gminy powiatu opoczyńskiego w województwie łódzkim, Paradyż, Żarnów i Białaczów oraz gminę Bliżyn w powiecie skarżyskim w województwie świętokrzyskim.